Na YouTubie i dzisiaj jest Wrak Race Silesia, pożegnanie lata. Zaprosił mnie wujek Jacek, który jest dzisiaj kierowcą, na wyścigi Wrak Race i to właśnie wygląda tak. To są takie nowoczesne teraz opony i nie wiadomo, czy uda nam się to zdjąć teraz, żeby pojechać następny wyścig. Dobre. Ciekawe, które miejsce? Chyba trzecie mam. Koniec, nie wyścigu. Co? Koniec wyścigu. Już gdzie koniec. Znaczy nie, nie bar, teraz. A, teraz tak. Zmiana koła. 30 sekund, jak w Formule 1, 2 sekundy wymieniają 4 koła. 31 sekund. Przejdzie ostatnio w sekundę chyba 19. 19 koła jest taka nowa. Ważne jest to, żeby... I witam ponownie i teraz jest wyścig Ostatnie tchnienie. Ostatnie wyścig nazywa się Ostatnie tchnienie. Dla tych, co się nie zakwalifikowali, to odpadli. Jest ostatnia szansa. Kto będzie pierwszy, ten pojedzie w finale, więc jesteśmy na ostatnim tchnieniu. No startujemy i... z dobrej pierwszej pozycji, można powiedzieć pierwszej, drugiej. Full position mamy jest dobre. Mamy nadzieję, że będzie dobrze, no ale jak będzie, to już się okaże. No, po ostatnim wyścigu rozwaliliśmy opony, byliśmy cały czas pierwsi. Dojechaliśmy podobno na czwartym miejscu, z czym się za bardzo nie zgadzam, bo mi się wydawało, że co najmniej trzecie powinno być, aczkolwiek no tak sędziowie powiedzieli. A więc jesteśmy spięci, gotowi i ruszamy teraz do wyścigu, jak to się nazywa? Ostatnie tchnienie. Ostatnie tchnienie, czyli... Zakończyliśmy wyścig. Niestety nie nasza wina, ale mogliśmy rzeczywiście trochę mniej. Za hardkorowo żeśmy to pojechali. Ale takie są teraz już warunki, już jest wszystko tak rozjeżdżone, że porażka.